Proszę Państwa, odbieram tą nagrodę z wielką dumą i ogromną osobistą satysfakcją. Satysfakcją z powodu tego, że mnie wyznaczono do odbioru nagrody w imieniu tych wszystkich, myślę, że tysięcy kolegów czy towarzyszy walki, z którymi szedłem przez życie. Bez nich niewiele bym znaczył, niewiele bym zrobił. I chcę ich wszystkich, nawet tych, których nazwisk i twarzy już nie pamiętam, ale pamiętam, że byli, zapewnić, ta nagroda jest naszą nagrodą wspólną. Spośród tej rzeszy właśnie kolegów walki wymienię jedną grupę. W 1956 roku, gdy stanęła Polska wobec groźby inwazji radzieckiej, około 1000 szeregowców 65 Pułku Artylerii zdecydowało się wbrew dowództwu bronić Polski własną piersią i bronią tą, którą mieliśmy do dyspozycji. A była to broń straszna, bo artyleria przeciwlotnicza jest najskuteczniejszą bronią przeciwpancerną. Proszę Państwa, próbowałem w latach późniejszych odszukać niektórych kolegów. Nie udało mi się. Pamięć o nich zanikła. Pamięć o nich musiała zaniknąć, bo gdyby przetrwała, groziłaby sądem wojennym. Dlaczego zanikła pamięć? Proszę Państwa, dlatego, że w 1956 roku nie było polskiej gazety. Musieliśmy czekać 30 lat, ażeby powstało pismo, które potrafiło jednoczyć Polaków wobec tego, co myślą. Proszę Państwa, było wiele pism podziemnych, które wyrażały opinie, ale nie było ośrodka. Nie było ośrodka, do którego ludzie mogliby się zwrócić. Ja przytoczę jedno z listów, które dostała nasza redakcja. Mówi, ja uważałam co innego, a wszyscy dookoła mówili coś przeciwnego. I ja się już bałam, że zwariowałam. Ale dostałam wasze pisemko i zobaczyłam, że są ludzie, którzy myślą tak samo jak ja, a więc to nie ja zwariowałam. Proszę Państwa, Taką moc ma słowo pisane i to, że ono się ukazało w kioskach i oficjalnie, nie podziemnie, tylko w swoich gronach i szeregach kolportowane, miało absolutnie kapitalne i kluczowe znaczenie do odrodzenia patriotyzmu, do odrodzenia świadomości i do tego, że przestaliśmy się wstydzić, że jesteśmy Polakami. Doskonale oddaje symbol. Z czarnej skały wyrasta czysty kryształ. Proszę Państwa, w warunkach represji, tak jak w warunkach geologicznych, powodują, że z czarnej magmy wyrastają kryształy. Proszę Państwa, i naszym zadaniem jest w tej chwili odnaleźć te kryształy, bo one są.
bo one są i w tej chwili coraz bardziej uzyskują możliwość komunikacji i zbudowania na miejscu magmy, zbudowania czystej góry kryształów. Proszę Państwa, ale nagroda, tak jak stanowiska, to nie tylko satysfakcja, to nie tylko nagroda, to również zobowiązanie. I ja również w imieniu tych wszystkich kolegów, z którymi działałem na przestrzeni tych 70 lat, uważam, że ta nagroda jest również dla nich i satysfakcją, i zobowiązaniem, ażeby według słów patrona tej nagrody, Grzegorza Wielkiego, który mówi w jednym zdaniu: człowiek grzeszy wargami w dwójnasób. Raz kłamiąc, a dwa zatajając prawdę. A żebyśmy już tego drugiego grzechu nie popełniali i stworzyli warunki i znaleźli w sobie odwagę, żeby mówić całą prawdę. Dziękujemy za te słowa. Dziękujemy, wielkie brawa. Dziękujemy panu Andrzejowi Gnieździe, dziękujemy Katarzynie Wójskiej, przewodniczącej miesięcznika Norwańska. Skoro zaczynaliśmy polonezę, to teraz pora na walce. A będzie to jeden z tych utworów, które